Cześć, zapraszam Was dzisiaj na pierwsze wrażenia z użytkowania E-Action Camera 2. Na początku sama jakość wykonania oraz bryła kamery. Wydaje się ona dużo większa niż jej poprzedniczka, dlatego że mamy tutaj takie zaoglenia. Do tego wykonana jest ona w całości z plastiku, ale błyszczącego i to szczerze powiem nie do końca mi się podoba. Dlatego że ten błyszczący plastik może się szybciej rysować i wygląda troszeczkę bardziej tandetnie niż jej poprzedniczka. Mam tutaj kamerę pierwszej generacji i jak widzicie różnica w wielkości jest praktycznie żadna, także zabieg w postaci zaoglenia tego rogu daje takie złudne poczucie, że ta kamera jest dużo, dużo większa. Jeśli chodzi o specyfikacje, przede wszystkim doszło nam nagrywanie w 4K. Matryca to w tej chwili 12 megapikseli, a nie 16, ale to akurat jest, tak powiem, modne, żeby troszeczkę zmniejszać tą matrycę i nie wpływa to na całość, że tak powiem, użytkowania tej kamery. Różnice między jedynką a dwójką to przede wszystkim mikrofon stereo, który w tej chwili zbiera lepiej dźwięk. Cześć, teraz testujemy mikrofon i kamera 2. Zobaczcie, jak nas słychać. Mati, powiedz coś. Jesteśmy teraz na rynku we Wrocławiu, patrzymy na pańki, bardzo ładne pańki. Zresztą macie je dokładnie materiały, które są też w tym linku samym. W opisie różne parametry, różne materiały. Dookoła dzieci dużo ludzi, więc zobaczcie, jak nas słychać. W tej chwili mamy kamerę na kiju, selfie sticku, czyli jest ona gdzieś około 50 cm. Mniej więcej. Coś takiego. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W sumie tyle. Niestety wadą jest to, że nadal nie możemy podłączyć zewnętrznego mikrofonu. Mam nadzieję, że V3 będzie to poprawione. Przycisk włączenia i nagrywania są w tej chwili scalone, są to dwa osobne przyciski, natomiast te diody też są bardziej dyskretne, wpływa to na mniejsze zużycie energii, a także mniej przeszkadza na przykład przy nagrywaniu w nocy, kiedy nie chcemy wyłączać oczywiście tych diod statusu. Start kamery jest błyskawiczny, wystarczy nacisnąć, wita nas krótka melodyjka i już mamy gotowość do akcji. Poprawiono to zdecydowanie względem poprzednika, którego wiecie, no zajmowało to mu trochę czasu. Zmieniło się także to, że mamy wyświetlacz i to jest ogromną zaletą. Kiedyś, żeby używać i1, no należało przede wszystkim ściągnąć aplikację ze sklepu Play i dopiero zacząć ją używać. Mamy tutaj ekran 2,2 cala oraz rozdzielczość 640x360, co daje 330 pikseli na cal, co czyni ten ekran bardzo, bardzo wyraźnym. Przede wszystkim obsługa dotykowa, jest to ekran pojemnościowy, łapie błyskawicznie, wystarczy tylko delikatnie wcisnąć i możemy już zmieniać ustawienia naszej kamery, co mi się strasznie podoba. Łatwość obsługi, praktycznie już w tej chwili niepotrzebna aplikacja do obsługi tej kamery, oczywiście ona się łączy, nie ma żadnego problemu, ale o tym powiemy za chwilę. Możemy sobie oczywiście zmienić pyk i już mamy zdjęcie. Możemy sobie ustawić timer, możemy sobie zrobić zdjęcia seryjne, możemy także ustawić sobie po prostu klasyczne wideo, możemy sobie nakręcić timelapsa, czy też slow motion. Jeśli chodzi o slow motion, mamy tutaj 720p przy 240 klatkach na sekundę. Możemy sobie zmniejszyć to slow rate do 8 i w tej chwili mamy 720p i 240 klatek. Pamiętajcie o tym, że czym więcej klatek, tym większa potrzeba światła, a jeśli jesteśmy już przy świetle, przysłona 2.8 jest całkiem w porządku. Oczywiście czasami tego światła brakuje w ciemniejszych ujęciach, ale to jest po prostu specyfikacja kamer sportowych i po prostu na razie tego nie przeskoczymy. Z innowacji, które jeszcze mi się podobają, to przede wszystkim możliwość ustawienia sobie Wi-Fi w zakresie zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Daje to po prostu lepszy przesył danych oraz większy zasięg, jeśli chodzi o 5 GHz. I to jest bardzo fajne, że Xiaomi decyduje się na, można powiedzieć, postęp technologiczny i daje do swojej kamery 5 GHz Wi-Fi. Jeśli chodzi o rozdzielczości, mamy oczywiście nagrywanie w 4K Ultra, czyli 3840x2160 przy 30 klatkach na sekundę. Przy tych ustawieniach bateria 1400 mAh powinna wystarczyć na 2 godziny użytkowania. Oczywiście sprawdzimy to w dokładnej recenzji. Nowością w tej kamerze jest także to, że przy ustawieniu 2,5K, czyli 2560x1920, mamy stabilizację obrazu. I rzeczywiście ta kamera radzi sobie ze stabilizacją całkiem nieźle i nawet kiedy nagrywamy coś z ręki, to wideo nie trzęsie się aż tak bardzo. Oczywiście przykładowe wideo macie w opisie, zarówno 4K, jak i 2,5K, natomiast przebitki, które Wam pokazujemy w tym wideo, są konwertowane do 1080p ze względów technicznych naszej kamery głównej. Teraz testujemy dwie rzeczy. Pierwszą to mikrofon. Idziemy sobie właśnie po wrocławskim rynku, więc będzie raz głośniej, raz ciszej. A druga? Stabilizacja, czyli właśnie idziemy, mając kamerę na kiju, poruszamy się po prostu, idziemy, tutaj jest taka delikatna kostka, więc no, są delikatne wyboje, więc dokładnie zobaczycie, jak ta stabilizacja tutaj działa, ponieważ jest właśnie włączona, ale trzeba się coś 2,5K. Wieje mocno. Wieje mocno i sobie rozmawiamy, wieje mocno, więc wieje zobaczymy. Mocno. Zobaczymy. Wieje mocno, mało powiedziane sobie teraz. No. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy w tej chwili
trafili na plac solny. Teraz zobaczycie piękne kwiaty, które są tutaj przez cały rok. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Można płacić kartą także. I można płacić kartą, więc ja tu czasami kupuję kwiaty. Tak jest, teraz się obrócimy, pokażemy kwiaty. Chyba powinny być widać kwiaty. No. Powinno być też kwiaty. Dobra, nie zanudzamy was, bo ten materiał będzie miał później pół godziny, a trzeba to zrobić w 5 minut. Ale trochę zgadujemy to też. Tak, właśnie. I kamera nie zrezygnowała także z mocowania 1/4 cala, co uważam za rewelacyjny ruch, dlatego że po prostu wkręcamy sobie naszego selfie sticka. Oczywiście kamera obsługuje także pilota Bluetooth, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Zmieniło się troszeczkę tutaj mocowanie, dlatego że baterię w tej chwili otwieramy w ten sposób. I tutaj mamy kartę pamięci oraz naszą baterię. To jest pod klapką, natomiast kamerę ładujemy tutaj z boku, jest wejście micro USB. Kamerę zabieramy ze sobą w tej chwili na krótki wyjazd do Włoch, także stamtąd też przywieziemy wam trochę materiałów, które będziecie mogli zobaczyć, także śledźcie nasze media społecznościowe. W tej chwili testujemy ją w dalszym ciągu, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zrobić pełną recenzję i sprawdzić dla was wszystkie szczegółowe parametry oraz użytkowanie na dłuższą metę. Czekamy także na obudowę wodoodporną, która jest opcjonalna i która daje możliwość użytkowania jej z poprzednimi akcesoriami. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu, jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Czołem!